Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję monitora, który długo nie czekał, który długo nie był testowany, ale sami będziecie wiedzieli dlaczego. Słuchajcie, model testowany dzisiaj, ten, który tu praktycznie stoi za mną. To słuchajcie, Philips Brilliance, dokładnie model 298P4, czyli linia profesjonalna monitorów Philips. Przekątna 29 cali. Natomiast to jest, słuchajcie, monitor tak zwany multi-view, nie wiem, gdzie tu jest, ultra-wide. Gdzieś to pisze, no nieważne. A tutaj, ultra-wide. Czyli proporcje ekranu 21 do 9. Stosunkowo jeszcze, powiedzmy, nie mega popularne rozwiązanie, ale bardzo mocno zyskujące tą popularność. Ja pierwszy raz widziałem te monitory fizycznie na PGA, Poznań Game Arena, a teraz miałem okazję sam przetestować jeden z tych modeli. Słuchajcie, recenzja dzisiaj będzie bardzo praktyczna, zbędne gadanie ograniczę, spróbuję do minimum. I na początek kilka informacji typowo takich technicznych, natomiast dosłownie kilka, jak odłożę wielki karton, związanych właśnie z tym monitorem. Słuchajcie, Philips Brilliance 298P4 to jest konstrukcja z matrycą IPS, tak? Czyli powinny tutaj być bardzo dobre kąty widzenia i bardzo dobre kolory. To, co się chwali od razu już na samym początku, serce aż mi się ucieszyło, jak zobaczyłem ten monitor po wyjęciu go z opakowania, też, że ta matryca jest błyszcząca. Co najważniejsze w praktyce, ona bardzo dobrze rozprasza promienie światła, które mogłyby tutaj zostać odbite, tak? Powodować różnego rodzaju odblaski. To też widać, bo na przykład lampa, która tutaj doświetla plan, praktycznie w ogóle się nie odbija. Nie mam żadnego skupionego światła. Dalej, jeżeli chodzi o rozdzielczość, z uwagi na właśnie proporcje ekranu, tak, 21 do 9, mamy tutaj rozdzielczość 2560 na 1080 pikseli, czyli wyższą niż rozdzielczość Full HD, ale ta rozdzielczość większa jest przede wszystkim w poziomie, tak, nie w pionie. W pionie mam cały czas to samo. Jeżeli chodzi o porównanie tego monitora, jak wygląda obraz, to tutaj zaraz sobie zrobimy też praktycznie, natomiast zacznę Wam od pokazania bliżej samej konstrukcji, możliwości ustawień tego monitora, no i oczywiście również kable i porty, tak, jakie tutaj mamy. Słuchajcie, tak jak widzicie teraz ten monitor, on praktycznie tak cały czas tutaj u mnie pracował. Jeżeli chodzi o zarządzanie kablowaniem, ta linia profesjonalna ma podobnie jak wcześniej testowane modele, również tutaj otwór, no jest niestety stosunkowo wąski, ale wystarczy w zupełności do tego, żeby poprzeciągać kable. Dzięki temu, tak jak widzicie, tutaj mam te przewody dosyć ładnie zaaranżowane, bez tam dodatkowych opasek. Mam z przodu też przepuszczone na przykład słuchawki, bo ja już od dawna nie używam żadnych głośników. Mam puszczone tutaj słuchawki i po prostu sobie na przykład je też odkładam, to je sobie zawieszam, słuchajcie, tutaj z tyłu nie ma przeznaczonego elementu, jak na przykład w moim monitorze BenQ, ale sobie je tutaj tak dodatkowo powieszę, żeby mi to nigdzie miejsca nie zajmowało, one mają na tyle dużą moc, że mogę ich używać jako głośników. Gdyby ktoś jednak chciał używać głośników, to monitor ten, słuchajcie, posiada również dwa wbudowane głośniki na dole. Jeżeli chodzi o możliwości regulacji, tak jak widzicie mamy dużą możliwość regulacji ustawienia tego w poziomie. Możemy oczywiście również przekręcić monitor, jeżeli chodzi o funkcję pivot, tak? Czyli całość stoi nam pionowo. Zobaczcie, teraz Wam pokażę jakie to jest bydle, jak to tak postawimy. Jeszcze sobie obrócimy na podstawie. Ja się odsunę. Mega to wygląda, nie? Zobaczcie, zwłaszcza w porównaniu nawet z lampą. I może to się wydać dziwne, ale w momencie, kiedy ustawimy sobie monitor, dostosujemy ustawienia pulpitu, że on będzie wyświetlany prawidłowo, tak? Czyli przycisk start na dole. Jeżeli macie większe strony internetowe, widzicie dosłownie wszystko i widzicie masę tekstu, ale nie czarujmy się, żeby to ogarnąć wzrokiem, musicie usiąść trochę dalej od tego monitora, bo po prostu to jest za duże w tym momencie, tak? Jeżeli tak to mamy ustawione. Ok, wracamy sobie teraz do normalnego położenia. Staram się kamerę ustawić na czuja, chociaż jeszcze nie wracamy do normalnego położenia. Na razie Wam pokażę, jakie tutaj mamy porty. Słuchajcie, te używane przeze mnie porty w zasadzie tylko dwa. Zasilający na samym dole i DisplayPort do góry. Poza tym DisplayPortem, od razu to tu wyjmę, mam jeszcze tak, DVI, 2 HDMI, drugi, słuchajcie, DisplayPort tutaj do góry, zrobimy sobie zooma, tak? I jeszcze dodatkowo jest tutaj wejście audio. Tutaj mamy wejście, a tu mamy dodatkowo wyjście. Widać to? Gdzie tam? Nie widać, za nisko. Dobra, trochę oddalimy i ogarniemy całość. Tak? O, będzie dobrze. Tu mamy wyjście audio, tak? Czyli podłączamy sobie słuchawki. Jeżeli mamy jakieś słuchawki na przykład na mini jacka, o, cyk, tak? Dosyć wygodne jest to podpięcie. No i w tym momencie nie musimy liczyć, nam się schyla, żeby to podłączać nawet do panelu frontowego obudowy. I tutaj widzicie właśnie dwa głośniki. Na dole, jedziemy sobie teraz na dół, tak, całkiem prawie, że mamy z kolei, słuchajcie, przyciski. Zwykłe, fizyczne przyciski do zarządzania całą menu OSD. No oczywiście bardzo charakterystycznym dla Philipsa. Pokażę je dosłownie przez chwilę. To sobie podpinamy z powrotem, bo zaraz będziemy tego używali. I obracamy, słuchajcie, cały monitor na bok. Zjeżdżamy niżej. I tutaj mamy kolejne ciekawe rzeczy. A mianowicie hub USB w standardzie 3.0 już. Podpinamy sobie, słuchajcie, przewód i mamy do dyspozycji dodatkowe 4 porty Super Speed, tak? USB 3.0. Jeżeli ten monitor już tak stoi, sobie go ustawimy, o, gdzieś w takiej, powiedzmy, pozycji, no to mogę Wam pokazać, jakie mamy tutaj możliwości regulacji oraz jak całość pracuje na tej podstawie. Podstawa jest bardzo solidna, prawie w całości metalowa poza tą górą tutaj, ale zobaczcie, jak możemy szeroko regulować jego położenie. I co najważniejsze, żadnego skrzypienia, tak? To myślę, że też jest słyszalne. To samo, jeżeli będziemy sobie teraz matrycę odchylali. Odchylamy ją, słuchajcie, do góry. Bardzo szeroka naprawdę możliwość regulacji. I w dół. W dół tu już jest trochę gorzej. To można by to jeszcze dodatkowo poprawić, tak? Także całość naprawdę pracuje wyśmienicie, ale ten monitor też jest chyba całkowicie nawet nówka sztuka. No jeszcze tutaj takie zasłaniające naklejki były. Jeżeli chodzi o wykonanie, no to detale, słuchajcie, detale, piękna sprawa. Powiem Wam tak, ten monitor jest po prostu przepiękny, tak? Całość ramki przypomina szczotkowane aluminium. Tu tylko nieduże rzucające się napisy od menu OSD, same przyciski są na dole, co widzieliście. Logo producenta, naprawdę wyśmienicie to wygląda. Całość matowa, podstawa, te elementy, praktycznie zero ramki. To jest faktycznie cieniutka ramka. Oczywiście to nie wszystko, bo tutaj jeszcze mamy kawałek zabrany, że tak powiem, przez ramkę, ale zobaczcie, jak to wygląda. Sam monitor jest również bardzo cienki. Oczywiście w tej centralnej części jest troszeczkę zgrubiony. Podstawa też. Nie ma praktycznie żadnych błyszczących akcentów. Także to bajka, po prostu bajka, tak? Ok, włączamy sobie i będziemy to porównywali ze standardowym monitorem, słuchajcie, Full HD, jak wyglądają gry, jak wygląda w przypadku zastosowań biurowych i jak wygląda w przypadku filmów. No i sprawdzimy sobie jeszcze kąty widzenia i kolorki, powiem Wam kilka słów i będzie podsumowanie. Zobaczcie, słuchajcie, w tym momencie widzicie, jak obraz prezentuje się, jeżeli chodzi o kontrast czerni z samą ramką. No jak widzicie, ramkę troszeczkę widać, zaraz sobie włączymy coś innego. Może, nie no, pulpit jak wrzucę, to też mi to mało daje. Co my tu mamy? Sklep. O, sklep i zobaczcie, jaka realnie ta ramka faktycznie jest. Ona jest naprawdę bardzo cienka. A oglądając sobie tutaj właśnie Pulpit Start, możecie widzieć, jak dobra jest czernia. Tutaj jeszcze trochę zasłonię nam światło, które z tyłu troszeczkę odbija. Widać różnicę, tak? Ta czerń jest idealnie tak czarna jak na przykład sama ramka, ale naprawdę jakościowo wygląda to wspaniale. To samo dotyczy kolorów, tak? Nie wiem, na ile kamera jest w stanie to oddać, ale kolory są żywe, nasycone i naprawdę tutaj sprawdza się to wyśmienicie. Zrobimy sobie od razu test kątu widzenia. Jesteśmy w takim, powiedzmy, położeniu neutralnym, tak? Na wprost monitora. To teraz sobie tak, ja trochę podejdę bliżej i lecimy sobie do góry. Słuchajcie, lecimy sobie do góry. Jak widzicie, jest bardzo ok. Lecimy sobie w dół. Tutaj też, no, praktycznie nie mam żadnych uwag, bo czerń, zobaczcie, tutaj się nic nam złego nie dzieje z tymi kolorami. No i to samo dotyczy boków, tak? Na bok możemy sobie iść i też nie mamy jakiejś dużej zmiany barwy nagle. Natomiast myślałem, że będzie jeszcze ciupkę lepiej. No teraz jesteśmy niemalże prawie z boku, a wszystko naprawdę ładnie widać. Także no, co IPS to IPS, tak? Słuchajcie, on jest 60 Hz, o tym jeszcze nie mówiłem, także to nie jest taki typowy monitor dla graczy 120 Hz. Odświeżanie mamy tutaj również standardowe, czyli 5 milisekund. Dobra, ja podpinam drugi monitor, zobaczycie różnicę pomiędzy rozdzielczością właśnie Ultra Wide w przypadku monitorów z proporcją 21:9, a standardową proporcją 16:9, tak? No i słuchajcie, będzie się działo, jedziemy z porównaniem dwóch monitorów, takiego filmu jeszcze nie ma z tego co wiadomo mi na YouTube. Słuchajcie, pierwszy monitor BenQ XL2420T, rozdzielczość Full HD 1920x1080, typowy, zarąbisty monitor dla graczy, ale ze standardową proporcją 16:9. Obok mamy dzisiejszego bohatera, czyli Philips 298, 298P4. Monitor linii profesjonalnej, ale z rozdzielczością 2560x1080 pikseli i proporcją ekranu 21:9. W tym momencie pierwszy test, dlaczego i który monitor wybrać. Jeżeli chodzi o monitor Philipsa, właśnie proporcje ekranu 21:9. W przypadku oglądania filmów nie ma czarnych pasów na dole i na górze. Stopklatka, jak widzicie, idealnie w tym samym momencie zrobiona. No i dzięki temu obraz na monitorze Philipsa jest zdecydowanie większy. Jedziemy sobie kolejny teścik. Ja muszę teraz tylko pozamykać, słuchajcie, filmy, tak? Bo to już mamy zrobione. Przeglądarka internetowa. Słuchajcie, kolejna rzecz. Tutaj obraz jest generalnie lepszy, jeżeli chodzi o takie czytanie standardowo, powiedzmy, stron na standardowej proporcji właśnie 16:9 w przypadku BenQ, bo sam obraz zajmuje, że tak powiem, większą część monitora niż w przypadku właśnie monitora Philipsa. Natomiast wielkość jest identyczna. To jest tylko i wyłącznie wrażenie wizualne, bo jeżeli chodzi o szerokość w pikselach, tak, to mamy dokładnie to samo. To jest po prostu tylko i wyłącznie wrażenie wizualne. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdybym obydwa monitory ustawił tutaj w funkcji pivot, tak? Więc jeżeli chodzi o internet, to dla mnie ma to drugorzędne znaczenie, chyba żeby używał tych monitorów właśnie w pivot. I kolejny test, chyba najbardziej tutaj dający Wam przykład do tego, jakie są różnice, słuchajcie. Na jednym i na drugim monitorze mam otwarte dwa arkusze kalkulacyjne Excel. Obydwa oczywiście puste, tak? I teraz zobaczcie, jak zwiększa nam się, i to zdecydowanie, obszar roboczy w przypadku właśnie monitora Philips. Zobaczcie, szerokość kolumn, wszystko jest identyczne na obydwu monitorach. Jeżeli chodzi o monitor BenQ, mamy wierszy od 1 do 43 widoczne, kolumn od A do kolumny Z, która jest całkowicie widoczna. W przypadku monitora Philips z proporcjami 21:9 mamy wierszy od 1 do 43, czyli jest dokładnie tak samo. Natomiast kolumn mamy od A, jedziemy, zobaczcie, mijamy Z i jedziemy dalej. AA, AB, AC, aż do AI, czyli obszar roboczy, fizyczny obszar roboczy jest zdecydowanie większy właśnie w przypadku monitorów z proporcją 21:9. Jak to wygląda teraz w grach? Słuchajcie kochani, stanowisko gracza już przygotowane, tak? Mamy klawiaturę mechaniczną, mamy porządne słuchawki, mamy gamingową myszkę i podkładkę. No i oczywiście Battlefield 4 już uruchomiony, słuchajcie. I o tym właśnie będzie mowa. Zobaczcie, jak gra wygląda na właśnie monitorze w proporcji 21:9 w przypadku Philipsa, tak? Brilliance P-Line 298P4. Jeżeli chodzi o obsługę rozdzielczości, to tutaj oczywiście mamy bez problemu rozdzielczość obsługiwaną 2560x1080, no 60 Hz niestety tylko. Jak chodzi o ustawienia grafiki, to akurat nie ma znaczenia, bo nie FPS będziemy sobie testowali, tak? Natomiast żadną grę, którą mam, którą uruchomiłem tutaj przy okazji właśnie tych testów, tej recenzji, nie miała najmniejszego problemu z obsługą właśnie tej rozdzielczości. Tak więc tutaj nie mam absolutnie żadnych uwag. No i możecie zobaczyć, jak wygląda w tym momencie właśnie szerokość, tak? Mamy dużo szersze pole widzenia niż właśnie w przypadku ty patrzcie, wkładem zniszczyłem coś tam, niż w przypadku standardowej rozdzielczości, tak? Czyli tutaj los nam może się uśmiechać i będziemy mieli lepszego skilla, bo widzimy zwyczajnie więcej, tak? Czy on uciekł tutaj, czy... Ta, zabili go. O, ty patrz. Tam ktoś musi walić. Dobra. Co pokazać miałem, to pokazałem. I słuchajcie, kilka słów podsumowania, tak? Okej, i słuchajcie, jeszcze jednak na koniec test nie byłby pełny, gdybym wam tego nie pokazał. Strona wideotestów, ta nowa w wersji V2, tak? O, tak jak sobie wpiszecie, to wejdziecie od razu na tą nową wersję strony. Ale kiedy mamy ustawiony ten monitor właśnie w pozycji pivot, zobaczcie, jak dużo widzimy, ile mamy tekstu. Wejdźmy teraz na przykład na ostatnią moją recenzję, tak? Czyli Radon R9290 od Sapphire i zobaczcie, ile tutaj od razu mamy tekstu, tak? Nawet bez przewijania czegokolwiek, widzicie, naprawdę dużo. Natomiast mówię, no korzystanie z normalnej odległości jest tutaj praktycznie niemożliwe. W przypadku po prostu siedzenia, jakbym tutaj miał krzesełko, no to jest za wysoko, tak? Trzeba tutaj po prostu się troszeczkę odsunąć, żeby cokolwiek sensem widzieć. I dla porównania strona główna, kiedy monitor jest ustawiony w tradycyjnej, klasycznej pozycji. No i moi drodzy, słuchajcie, czas na podsumowanie, które krótkie nie będzie, bo naprawdę jest o czym mówić, jest o czym informować i jest co porównywać. Zacznę może od tego, że to właśnie w monitorach z proporcją ekranu 21:9 widzę przyszłość, bo ja osobiście już będę z dużym przymrużeniem oka patrzył w tym momencie na wybór w przypadku nowego monitora konstrukcji z klasycznymi proporcjami. Dlaczego? Jak widzicie, praktycznie każdych zastosowań taka rozdzielczość, takie proporcje sprawdzają się lepiej. W przypadku filmów nie mamy czarnych pasów. W przypadku gier mamy szersze pole widzenia. W przypadku pracy biurowej mamy większe pole do pracy. To samo dotyczy oczywiście pracy dla grafików, podczas renderowania filmów. Wszystkie czynności, które robiłem przyjemniej, lepiej, mając większe pole manewru, tak? A mamy tutaj jeden monitor, a nie łączone na przykład 2 lub 3 monitory. Kolejna rzecz, związana właśnie z tym konkretnym modelem 298P4. Słuchajcie, matryca IPS, rewelacyjne kąty widzenia, bardzo dobre oddanie barw. Dodatkowo mamy tutaj bardzo pokaźną ilość złączy. To nie jest monitor z największą ilością złączy, jaką widziałem. Natomiast mamy 2 HDMI, mamy 2 DisplayPort, mamy DVI. Mamy również oczywiście wejścia audio do głośników wbudowanych w tym monitorze. Mamy również hub USB na 3 porty. W standardzie już 3.0. To staje się na chwilę obecną już powoli standardem. Ten monitor, choć nie ma wybujałych parametrów technicznych, bo to jest tylko 60 Hz, to jest tylko 5 milisekund czas reakcji, jest konstrukcją, która naprawdę sprawia, że pracuje się o wiele przyjemniej. Mało tego, wykonanie tego monitora jest tak świetne, że no rewelacja, po prostu rewelacja. Nic błyszczącego, słuchajcie, wreszcie nic błyszczącego. Bardzo dobre spasowanie wszystkich elementów, nic nie piszczy, nic nie trzeszczy. Słychać jedynie w przypadku na przykład regulacji położenia matrycy tutaj dźwięk przesuwania całości, tak, po prowadnicy, ale bez żadnych niemiłych skrzypów, dźwięków, kompletnie nic. Ta konstrukcja naprawdę spodobała mi się bardziej niż bardzo, tak? Ten monitor dostanie nie tylko 5 gwiazdek, nie tylko wyróżnienie, ale i moje naprawdę duże uznanie, bo z łezką w oku niestety przyjdzie mi go spakować i odesłać na dalsze testy, no bo chętnie bym go przygarnął, tak? Niestety nie mogę. No szkoda, bo powiem wam, że naprawdę rozwiązanie w 100% godne polecenia, monitor w 100% godny polecenia i niestety też dosyć wysokiej ceny, która w tym momencie moim zdaniem jest jedynym minusem. No ale myślę, że w momencie, kiedy w ogóle monitory z proporcją 21:9 stanieją i spowszednieją, również i cena tego monitora będzie bardziej ludzka jak na polskie warunki. W tym filmie, słuchajcie, to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym. I oczywiście zapraszam Was również na nasze forum technologiczne i do komentowania. Trzymajcie się.